Na cześć. Pokażę Wam, w jaki sposób wykonać taki wzór na szydełku. Prosty i urokliwy, to jest sznurek bawełniany 3 mm. Zrobiłam go szydełkiem numer 6, ale jak ktoś ma siódemkę, to też się da bez problemu zrobić. Wykonałam ten wzór też ze sznurka bawełnianego 5 mm. Użyłam szydełka 9, może być też 10 i też fajnie wyszedł. Tak naprawdę ten wzór wygląda tak. A nie, o tak, o dokładnie w tą stronę. W tą stronę był robiony od jednego boku do drugiego. Prosta bardzo robota, bo są to tylko półsłupki oraz słupki. Obramówka tutaj tym kolorem ekry to jest tylko i wyłącznie moja fantazja i wcale nie musi być wykorzystana przy tym wzorze. To są tylko zwykłe półsłupki, bo chciałam właśnie w ten sposób wykończyć tak trochę w stylu boho tą serwetkę. Mogą być zarówno serwetki z tego, podkładki pod talerze, bieżnik, poduszka, a nawet myślę, że i chodniczek. Kwestia tylko odpowiedniego doboru materiału, wymierzenia i zrobienia tych frędzelków bądź nie. Zaczynamy od robienia oczek łańcuszka. Tym razem będę robiła w kolorze ekry. Należy wykonać taką ilość oczek łańcuszka, jaką chcecie mieć długość czy też szerokość podkładki, plus dwa dodatkowe oczka, które rozpoczną nam jakby drugi rządek, one się wtedy tak jakby złożą. Najpierw robimy pętelkę na pierwsze oczko, nawijam, przeciągam, nawijam, przeciągam. Ja potrzebuję 15 oczek łańcuszka, plus zrobię jeszcze właśnie te dwa dodatkowe, o których wspomniałam. One mi nie będą służyły jako ta długość, ale tak fajnie mi się potem zawiną i będą formułować już i początkować drugi rządek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14 i to jest 15 plus dwa dodatkowe. I wbijamy pierwszy półsłupek, nie w to oczko drugie, tylko w trzecie. To mi się już zaczyna ładnie kształtować jako drugi rządek. Tu będzie mi potem łatwo złapać to oczko i rozpocząć drugi rządek. Półsłupki robimy w ten sposób, że wbijam się szydełkiem, ciągnę nitkę, nawijam, przeciągam, wbijam się pod te dwie nitki, nawijam, ciągnę i przeciągam, wbijam się, ciągnę, przeciągam i tak jedziemy cały rządek. Drugi rządek, jak już to skończymy, rozpoczynamy od dwóch oczek łańcuszka i na te półsłupki będziemy nawijać słupki. Czyli do wykonania tego wzoru tak naprawdę będą potrzebne nam dwa ściegi, półsłupki, te które teraz robimy, plus słupki. I to już wystarczy, żeby podkładka fajnie wyglądała, potem jest kwestia tylko innego przeciągnięcia nitki, ale o tym za chwilę. Tutaj musimy jeszcze złapać to ostatnie oczko. Pierwszy rządek półsłupków gotowy. I teraz jedziemy dalej. Dwa oczka łańcuszka, jak wspomniałam. Raz, dwa. Odwracam robótkę i zaczynam wykonywać słupki. Tutaj wbijam w to pierwsze oczko, zobaczcie jaki jest duży otwór. Jeżeli bym tego nie zrobiła, byłaby duża przerwa, zaraz Wam pokażę. Zrobię i zobaczcie. I ta dziura niestety byłaby widoczna już później w całej robótce. Tak to jest z tym pierwszym rządkiem, a raczej drugim, przepraszam, drugim rządkiem, że zawsze robi się taki otwór, nie wiem dlaczego. Dlatego robimy tutaj słupek. A jak robimy słupki? Pokażę teraz w zwolnionym tempie i opowiem. Wbijam się w oczko. Oczko to jest ta podwójna nitka. Najpierw nawijam nitkę, wbijam się, ciągnę nitkę, przeciągam. Mam teraz trzy pętelki na szydełku, nawijam, przeciągam przez dwie, nawijam, przeciągam przez dwie. Nawijam, wbijam się znowu w kolejne oczko, czyli tutaj te dwie pętelki, ciągnę. I przerabiam przez dwie pętelki na szydełku. Dwie pętelki, nawijam, dwie pętelki. Jedziemy tak cały rządek.
Prosta sprawa, więc dokończę już sobie poza kamerką. Jestem prawie już przy końcu i specjalnie zostawiłam tutaj ten fragment do przerobienia, żebyśmy to zrobili wspólnie, ponieważ należy zwrócić na pewną ważną rzecz uwagę na to ostatnie oczko, które czasami jest mylnie uznawane jako koniec już rządku. Natomiast zobaczcie, tu jest niby takie, o takie coś, niby leżą sobie te niteczki i one są nic nie warte i jakby nieważne w tej całej robótce, natomiast jest to mylna rzecz, bo tutaj jest oczko, ono tak będzie płasko się nam układać, że te nitki będą takie niepozorne, natomiast trzeba je przerobić, bo tu jest oczko do przerobienia, ono się tak będzie nam chować. Normalnie wbijam się i przerabiam zwykłym słupkiem. Mamy już dwa rządki, półsłupki, słupki. Oczko w górę, odwracam robótkę i teraz tutaj będziemy robić półsłupki. Zaczynamy od przerobienia pierwszego oczka. Nie wbijamy półsłupka w to pierwsze oczko tutaj, z którego wychodzi nam pętelka, tylko w to drugie. Nawijam, przerabiam, nawijam, przerabiam, wbijam, nawijam, przerabiam, wbijam, ciągnę raczej, przerabiam. I tak cały rządek. Jedziemy do końca. Znowu zatrzymałam się na tym etapie, gdzie należy zwrócić uwagę na to ostatnie oczko. Przerabiam sobie tutaj to półsłupkiem, to, które widać, że oczko jest, jeszcze raz pokażę, to widać, że jest do przerobienia, bo leży nam po prostu poziomo, prawda? Więc logiczne, że przerabiam, tak jak każde inne, które leży tak samo. No i tu wydawałoby się, że można by było też to zostawić, nic więcej nie robić, ale patrzcie, jest oczko do przerobienia, ono leży płasko, a nie poziomo. I te, a tutaj były półsłupki, więc wbijam się w jedną niteczkę, pod drugą i przerabiam. No. I teraz dopiero jest równo. Wydawało się wcześniej, że jest ok, ale po przerobieniu jest jeszcze bardziej ok. Dobra, dwa oczka łańcuszka. Ponieważ tutaj będziemy robić słupki, odwracamy znowu sobie robótkę. No i teraz to jest ten moment, kiedy zaczniemy tworzyć ten właśnie taki fajny ściek. Taki bardziej wypukły. Nawijam sobie nitkę na szydełko. Następnie wbijam się pod słupek. Tu w tą wielką dziurę, ciągnę nitkę, przeciągam i ciągnę bardziej, żeby ta nitka była taka długa. Następnie przerabiam tak jak słupek już zwykły, przez dwie pętelki, nawijam i przeciągam. Kolejne oczko przerabiam już jak zwykły słupek. I tak będziemy robić naprzemiennie, zwykły słupek na przemian z tym słupkiem, który jest robiony pod słupkiem z tego rządku. Nawijam i znowu robię to samo, czyli wbijam się pod słupek, ciągnę bardzo nitkę, nawijam, przeciągam przez dwie pętelki, nawijam, przeciągam przez dwie pętelki. Kolejne oczko, o tutaj, to zwykły słupek. Jeżeli robimy naprzemiennie, to oznacza, że teraz kolejne oczko, kolejny raczej słupek będę przerabiać pod słupkiem, tym z poprzednich rzędów. Już widać ten wzór. Jest wypukły, można powiedzieć, że taki płaski, zwykły słupek, wypukły, płaski słupek, wypukły, czyli tutaj teraz będzie płaski. A to oznacza, że kolejne robimy już ten pod tym słupkiem. Zwykły i niezwykły. Zwykły i ten pod raczej. O, ciągnę. Jak już załapiecie, o co chodzi, można sobie przyspieszyć i wzór, który chcecie stworzyć w odpowiednim formacie, myślę, że szybko Wam urośnie, bo praca na szydełku ma to do siebie, że szybko daje fajny efekt, a ten wzór myślę, że jest bardzo ciekawy i podoba mi się to, co
zrobiłam na tej serwetce, którą widzieliście na początku filmiku, właśnie ten styl boho. Tak naprawdę można te frędzelki zrobić wokół całego kwadratu czy prostokąta, nie tylko po tych dwóch bokach, tak jak to było u mnie. Można sobie pokombinować, czy dwoma kolorami, czy jednym kolorem. Myślę, że wyjdzie fajnie. No i tak, doszliśmy do końca rządku. W tym momencie według wzoru wypadałoby, żebym to przerobiła pod. Oczywiście tak nie zrobię, ponieważ to jest brzeg. Każdy brzeg kończymy tak samo. Czyli takim najbardziej podstawowym ściegiem, którym my robimy. Jeżeli tutaj były półsłupki, to wykończyłabym półsłupkiem. Jeżeli tutaj kończymy, to zwykłym słupkiem. To nam gwarantuje to, że ta ścianka będzie równa i ładna. Następnie oczko łańcuszka w górę, odwracam i nie od tego miejsca, z którego wychodzi nam ta nitka, ale od drugiego oczka robimy półsłupki. I tak będziemy robić cały czas naprzemiennie, rządek półsłupków, a następnie rządek słupków, tylko już za każdym razem będą to słupki raz robione standardowo, a drugi słupek to będzie ten robiony pod słupkiem z poprzednich rządków. Dobra, już jestem blisko końca z półsłupkami i pokażę na jeszcze jednym przykładzie, jak dalej dziergamy. Dochodzimy do końca, szukamy tej pętelki, czyli tego oczka, które tak się tutaj nam ukrywa. I tutaj też jest. Wbijam się pod dwie nitki. Ciągnę, nawijam, przeciągam przez dwie, nawijam, przeciągam przez dwie. Mamy półsłupki, więc teraz kolejny rządek to są słupki. I tak, jeżeli tutaj był wypukły, to teraz robimy zwykły słupek. Jeżeli tutaj był taki zwykły, to teraz będziemy robić wypukły i to pod niego się właśnie tutaj będziemy wbijać. Ciągnę nitkę, nawijam, przeciągam i tak. Tu był wypukły, to teraz nad nim robimy zwykły płaski. W tym rządku był zwykły słupek, to teraz pod niego się wbijam. Mam nadzieję, że już załapaliście, jaki jest schemat powtarzalności tego wzoru, bo tak będziemy robić cały czas. Tu, gdzie był płaski, u góry nad nimi robimy ten wypukły, czyli pod słupek się wbijemy. I tutaj tak samo. Kolejny rządek, jak już to przerobimy, to znowu będą półsłupki, a potem znowu słupki, które będziemy naprzemiennie wbijać albo pod słupek właśnie z tego rządku, albo będziemy nad tym wypukłym z słupkiem, a nad tymi robić zwykły słupek. Mam nadzieję, że to za bardzo nie zamotałam tego i że logicznie to wyjaśniłam. Jeżeli źle gadam, to przynajmniej mam nadzieję, że dobrze robię. Jak ktoś nie zrozumie mojej gadki, to przynajmniej będzie widział i sam się domyśli, jak to wykonać. Dobra. Zrobimy jeszcze tak kawałek razem, a potem już dziergajcie sami. Zapraszam na grupę facebookową Magda i Sznurek. Grupa Magda i Sznurek, tam można pochwalić się efektem. Jest to grupa, gdzie jest bardzo dużo dziewczyn i zresztą nie tylko dziewczyn, bo są również mężczyźni. Co prawda są to jakieś rodzynki, ale są to zdolne bestie, które dorównują nam talentem. I zachęcam zalogować się do naszej grupy. Są tam fajne różne akcje okazjonalne tak zwane, są różne konkursy. Ale głównie skupiamy się na tym, aby sobie wzajemnie pomagać, aby się radzić i aby przekazywać sobie nawzajem wzory i inspiracje. Tak więc warto tam zajrzeć. Tymczasem mamy już kolejny rządek, teraz półsłupki. Półsłupki, prosta sprawa. Pokażę jeszcze raz kolejny rządek ze słupkami, tak dla utrwalenia, żebym nie miała pewność, że już naprawdę całą wiedzę przekazałam dotyczącą powstawania tego wzoru. Dojeżdżamy do końca z półsłupkami i pokażę jeszcze raz, co dalej. Prawie skończyłam już tu półsłupki. Wbijam się w ostatnie
oczko, to takie leżące bardziej na ściance. Jak sobie wyprostujecie palcami, to je bardziej może zauważycie. W razie gdyby ktoś miał problem, to niech tam gmera paluszkiem. Półsłupek i potem dwa oczka łańcuszka, bo teraz zaczynamy rządek słupków. Zobaczcie, jak fajnie już wygląda ten wzór. Może być też w tą stronę, jak komu pasuje. I teraz szukamy tego rządku, gdzie były słupki. Są tutaj. Ten słupek był pierwszy, taki zwykły, standardowy, więc pod niego będę się wbijała. Ciągnę nitkę, przeciągam. Tutaj w tym rządku słupek był ten właśnie wypukły, więc nad nim zrobię zwykły, standardowy. Kolejny był zwykły, więc nawijam i wbijam się pod niego. Ciągnę i przerabiam. Prosta sprawa. Zrobię większy kawałek i pokażę Wam, jak dalej sobie obrobić tą serwetkę, jeżeli to ma być serwetka oczywiście. Jeżeli dywanik, chodniczek, bieżnik, poduszka, no to już myślę, że dalej wiecie, co zrobić. Po prostu kontynuujemy dzierganie aż do momentu osiągnięcia odpowiedniej wielkości. Natomiast w przypadku serwetki to można już popłynąć ze swoją fantazją i jakoś ją ozdobić. I pokażę, jak. Dorobiłam tyle, mam odpowiednią ilość już, odpowiednią wielkość. Odcinam sobie i od razu, jak mam tutaj to ostatnie oczko na szydełku, to tak sobie przerabiam. Ciągnę. A następnie, no akurat tutaj mam mniejsze szydełko, to będzie mi łatwiej. Tutaj pod ściek z tyłu robótki, bo to jest tył. Tu jest przód, zaraz go pokażę, bo wygląda już fajnie i imponująco. Natomiast tutaj pod te półsłupki od tyłu przeciągam sobie końcówkę, która mi została. Dla pewności można sobie ją podszyć, po to, żeby nam nigdzie później nie odstawiał ten koniuszek. Natomiast na chwilę obecną tutaj tym się nie będę zajmować, tylko sobie tak przeciągnę. No i pokażę Wam, w jaki sposób możemy jeszcze troszeczkę podszlifować sobie taką serwetkę, jeżeli to ma być serwetka, jak ją trochę jeszcze obrobić. I tą końcówkę, która rozpoczynała nam całą robótkę, robimy tak samo. Znaczy robimy tak samo. Tak samo chowamy sobie w ściek. Wybieramy sobie albo ten sam kolor, bo myślę, że fajnie będzie też wyglądać serwetka, jeżeli będzie miała wykończenie tym samym kolorem. Pokażę na innym wzorze, ale chodzi mi tylko o samo wykonanie i same kolory. Dobra, tak wygląda ten ściek, oczywiście w tą stronę, a został zrobiony. O tak, o nie, w tą stronę został zrobiony, bo tutaj łapałam te słupki. Jeżeli tutaj rozpoczynałam półsłupkami, to również pilnowałam się tego, żeby koniec nastąpił nie na słupkach, ale też na półsłupkach. Tu półsłupki i tu półsłupki. Początek i końcek, początek i koniec tym samym wzorem. No dobra, miałam pokazać, jak to będzie wyglądało w przypadku... O, patrzcie. To jest inny ściek. Ten filmik na ten ściek możecie znaleźć u mnie na kanale Magda i Sznurek. Sprawdźcie sobie. Natomiast patrzcie, ten sam kolor również bardzo fajnie wygląda na serwetce w formie takich frędzelków. No drugi kolor wygląda tak. Tą zrobimy tym razem może tak. W ogóle dookoła z frędzelkami to będzie boho takie wow. Boho ponad boho, bo z każdej strony. Tak się mówi? Boho? Chyba boho. No i zaczynamy od tego, że trzeba obrobić tą dookoła, jeżeli to jest drugi kolor, to dookoła trzeba obrobić serwetkę jakimś ściegiem. Mogą być to na przykład półsłupki, ale równie dobrze mogą być to oczka ścisłe. Też będzie, myślę, że fajnie wyglądało. Ja zacznę od półsłupków. Rogi będę robiła w jednym oczku dwa półsłupki, po to, żeby nam ładnie skręciło. Natomiast wszędzie tutaj będę robiła pojedyncze. I jeżeli chodzi o półsłupki tutaj na początku i na końcu, no to łatwo złapać sobie to oczko. Natomiast tutaj brzegi, zobaczcie, one nie są równe. Tak więc trzeba będzie złapać pewną zasadę do przerabiania tych boków, bo to są słupki. W większości słupki tak brzydko na bokach wyglądają. I dlatego między innymi z tego powodu, że ten brzeg mi się nie podoba, bo jest nierówny,
będę obrabiać tą serwetkę dookoła. No ale zasada musi być jakaś, dlatego że ilość półsłupków, które tutaj zrobimy, powinna być taka sama jak i tutaj. Więc schemat przerabiania musi być tu taki sam i tu taki sam, żeby wyszła nam taka sama liczba oczek wszędzie dookoła. Bo jeżeli zrobimy tu trochę więcej, a tu trochę mniej, to po prostu wykrzywi nam się ta serwetka. No, jedziemy. Nie zacznę od samego rogu. Łatwiej będzie zacząć po prostu od takiego najbardziej widocznego oczka w jednym z brzegów, tam gdzie robiłam półsłupki. A może od tego, tu będzie na początek najłatwiej. Zwykłe oczko łapię sobie. Doczepiam nitkę. Tą końcówkę będę sobie tutaj przeciągać tak i na nią będę naplatać, nabijać będę półsłupki. Pierwszy półsłupek ściągam sobie, żeby ładnie mi się tutaj ścisnęło i przerabiam każde oczko. Od razu tutaj podkładam nitkę. Widać, widać. O, tutaj mi się chowa. Potem będę ją jeszcze podszywać, żeby mieć pewność, że ona nie będzie mi odstawać, bo nie lubię, jak te końcówki gdzieś tam nagle się pojawiają, szczególnie po praniu ona może gdzieś tam wyskoczyć. Na pewno się nie wyplecie, jeżeli jest to taki długi kawałek tutaj wpleciony, natomiast po prostu może się postrzępić ten koniuszek, dlatego ja jednak jestem za tym, o, takie coś, więc ja to podszywam. Na razie jest to prosta sprawa, bo łatwo widać oczka. Dochodzimy do rogu, gdzie jest to ostatnie oczko. I tutaj właśnie będę się wbijać dwa razy. Raz i dwa. I wtedy nam ładnie to zakręci. Każdy róg będę właśnie w ten sam sposób przerabiać. Więcej materiału na tym rogu sprawi, że będzie tutaj fajny taki róg. Już teraz zresztą widać, że to się dobrze układa. No i teraz mamy ten bok z tymi nierównościami i łapiemy po kolei. Mniej więcej wychodzi na to, że taki bok słupka należy przerobić dwoma oczkami. Raz i dwa. On jest długi, akurat mieszczą się tutaj dwa półsłupki. I teraz tutaj. Tu są takie dwie pętelki, więc ja tu w środek sobie wbijam, tą jedną omijam i tutaj lecę w drugą, bo tam się łatwo wbić. I taką zasadę przyjmuję, że w ten sposób przerabiam wszystko. Myślę, że będzie to najlepiej, jeżeli sami sobie wypróbujecie, będzie wam łatwiej zrozumieć, które to jest dokładnie miejsce. No tutaj się nie da, tu jest za bardzo zapętlone, nie będę się nawet wbijać, tylko tu w kolejne. Przeróbcie sobie kawałek tym wzorem, a następnie sprawdźcie, jak obrobić równo te boki. Przerabiamy tak dookoła i jak przerobię, to pokażę dalej, co... O, fajnie już wygląda i bardzo pasują do siebie te kolory. Więc jak przerobię już taką całą, to pokażę, jak robię te frędzelki. Już obrobiłam dookoła tą serwetkę, odcinam sobie końcówkę i następnie muszę tak wykończyć, żebym miała tak jak wszędzie taką łezkę. Dlatego jak już jestem w tym ostatnim oczku, to wyciągam tą końcówkę, następnie wbijam się tutaj i tworzę łezkę taką. Od tyłu wbijam się pod dwie pętelki, dwie nitki, przeciągam. No i jest taka sama. Końcówkę standardowo wbijam, przeciągam sobie pod ściek od spodu. Dobra. Potem resztę już to zrobię. Zaznaczę tylko i ku pamięci powiem, że tu wszędzie na rogach zrobiłam po dwa półsłupki. Dzięki temu ładnie jest to wszystko wykonane i wygląda naprawdę super. Teraz możemy tak, albo wziąć sobie różowy kolor, albo różowy jekri, połączyć te dwa kolory i możemy dorobić sobie frędzelki.
Wybieramy sobie taką samą długość każdego oczywiście tego frędzelka. Należy przygotować sobie ich kilka i pamiętać, że z tej strony i z tej strony musi być taka sama liczba frędzelków. Z tej strony, jeżeli robimy, to też musi być taka sama tu i tu liczba tych frędzelków. A jakie robimy? Bierzemy sobie właśnie tak. Wbijam się na przykład w to oczko. Przeciągam przez środek, tak łapię tą pętelkę. Tu mam te dwa koniuszki. Trzeba sobie je wyrównać. Ciągnę trochę. I następnie te dwa końce wkładam w środek. I zaciskam. I tylko tyle. Długość może być na razie taka, a później można sobie to skrócić nożyczkami, oczywiście wszędzie równo. No i kombinujcie, czy ma być tu tak z frędzelkami, czy tu i tu. Jeżeli podoba Wam się ten ściek, moje filmiki, moje gadanie, proponuję zasubskrybować mój kanał, a także włączyć powiadomienia, czyli taki dzwoneczek. Będziecie otrzymywać informacje na telefonie i na komputerze, że wrzuciłam jakiś nowy filmik, a pomysłów mam sporo. Tak więc na szydełko będzie na pewno ten wzór. Będzie na pewno ten, wiele innych, są pufy, dywany, jakieś drobne też rzeczy, a także wyroby na drutach, od dużych do małych, więc zapraszam. A tymczasem dzięki, do roboty.